Zamek w Baranowie Sandomierskim. Jest jednym z najlepiej zachowanych w Europie obiektów architektury renesansowej. Został wzniesiony on pod koniec XVI wieku w miejsce średniowiecznego obronnego dworu rycerskiego. Od XV wieku dwór baranowski należy do szlacheckiej rodziny Baranowskich. Na przełomie XV i XVI wieku właścicielem Baranowa został wielkopolski ród Górków. Obecny kształt zamku stanowi przykład wytwornego stylu zamożnej rodziny Leszczyńskich. Ostatnim właścicielem zamku z rodu Leszczyńskich był Rafał X, którego syn Stanisław Leszczyński był królem Polski. Zamek w Baranowie Sandomierskim przechodził kolejno w posiadanie rodzin Wiśniowieckich, Sanguszków, Lubomirskich, Małachowskich, Potockich i Krasickich. W 1867 roku wystawiono posiadłość na licytację, które nabył Feliks Dolański. Po zniszczeniach dokonanych podczas wojny zamek w latach 59-69 został odbudowany i odrestaurowany przez państwo polskie. Od 1997 roku właścicielem zespołu zamkowo-parkowego jest Agencja Rozwoju Przemysłu.